Stalking to jest przestępstwo, które polega na tym, że w powtarzalny sposób, przez dłuższy czas, no dość dowolnie przyjmuje się, że to jednak powinno być przynajmniej te kilka miesięcy, choć to wprost z przepisu nie wynika. Dopuszcza się sprawca niekoniecznie takich samych, no mogą być różnorodne zachowania, ale łącznie składające się na udręczenie, wzbudzenie poczucia zagrożenia bądź poniżenia osoby, której ten stalking jest kierowany. Myślę, że istotnie powoduje to istotne naruszenie prywatności tej osoby. Co to jest hejt? No, hejt to jest, w naukach prawnych to się określa mianem tak naprawdę mowy nienawiści, czyli mówimy tutaj o czynie z artykułu 256 KK. To jest podżeganie do nienawiści, ale ten przepis wskazuje określone tylko przyczyny tego podżegania, czy tej nienawiści, do której sprawca ma podżegać. No, od lat mamy dyskusję dotyczącą tego, że nie obejmuje artykuł 256 kodeksu karnego podżegania do nienawiści z uwagi na orientację seksualną lub tożsamość płciową, a to jest jeden z głównych problemów w Polsce. Więc to są zupełnie różne rzeczy. Powiem tak, należałoby pamiętać, chociaż ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest trudne, jeżeli jest się pokrzywdzonym takim w sumie okropnym przestępstwem, jakim jest no, udręczanie człowieka, czy też takie uporczywe naruszanie jego prywatności poprzez na przykład rozlepianie plakatów relacjonujących prawdziwe albo fałszywe szczegóły życia intymnego pokrzywdzonego. Powinno się pamiętać, mimo że wiem, że to jest trudne, o tym, o stronie dowodowej. No bo na samym końcu, jeżeli sprawca stalkingu miałby zostać ujęty i miałby być skazywany, no to oskarżyciel publiczny, bo tutaj oskarża prokurator, będzie musiał dowieść winy sprawcy. A to wymaga dowodów. Ale jeżeli chcemy doprowadzić do skazania sprawcy, to pamiętajmy, nie kasujmy SMS-ów, które ktoś nam uporczywie przysyła. Ja jednak uważam, przepraszam, nagrywajmy rozmowy, które do nas sprawca kieruje, jeśli ten stalking polega na takim, jaki mi się kiedyś zdarzył, a mi się zdarzył stalking, przynajmniej wydaje mi się, że to jest na granicy stalkingu, mianowicie kiedyś wielokrotnie na mój numer wydzwaniała pewna pani w imieniu firmy, uporczywie mnie namawiała, żebym ja sobie zrobił mamografię. I tłumaczenie tej pani, że no, mamografia udana wymaga jednak pewnego warunku wstępnego, mianowicie trzeba posiadać pierś, którą się tej mamografii dałoby poddać. No zupełnie to do niej nie trafiało, w końcu w dość ostrych słowach, jak musiałem powiedzieć, ja myślę o propozycji mamografii kierowanej do mnie. Więc no, tak naprawdę powinienem wszystkie te rozmowy nagrywać i to też Państwu radzę, czyli dokumentować stronę dowodową. Pokrzywdzony stalkingiem, który próbuje o swoje prawa walczyć w sądzie, no, może liczyć na skazanie sprawcy. Zagrożenie karą w przypadku tego przestępstwa wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jest to na tyle istotne zagrożenie karą, że uzasadnia to, jeżeli spełnione są inne przesłanki określone kodeksem postępowania karnego, uzasadnia to wówczas stosowanie także i środków zapobiegawczych, no łącznie z najsurowszym spośród nich, czyli tymczasowym aresztowaniem. Taki przypadek w praktyce się zdarzył. Część z Państwa może kojarzy, ten przypadek miał miejsce w Łodzi i sprawca został tymczasowo aresztowany. Następnie na dość surową karę skazany. Bo tam już nie było innej możliwości ochronienia pokrzywdzonego przed podejrzanym. Więc można liczyć teoretycznie na skazanie, natomiast trzeba pamiętać, że to jest przestępstwo w kodeksie nowe, że sądy się jednak też uczą. Prokuratura, policja uczy się, a przynajmniej powinny się uczyć tego przestępstwa i stosowania tego przepisu. Stąd też pamiętajmy, że
zanim utrze się wykładnia artykuł 190a, paragraf 1 kodeksu karnego, no różne niespodzianki w sądach mogą nas czekać. Moja odpowiedź na to pytanie jest taka, no ma sens, to znaczy w ogóle tolerowanie bezprawia nie jest właściwą postawą. No, na naruszenie naszej prywatności, naruszenie naszej godności należy reagować. To są, zwłaszcza ta godność, która ma zupełnie fundamentalne znaczenie. Jak ujmują to różne instrumenty dotyczące ochrony praw człowieka, to ona jest źródłem innych praw i wolności. My się biorą z tego, że jesteśmy osobami ludzkimi i mamy przyrodzoną nam godność. Więc walkę tę uważam, że warto podjąć. Natomiast podejmując tę walkę, trzeba pamiętać, że nie każde zachowanie jest stalkingiem. To znaczy to, że ktoś wykona do nas kilka połączeń telefonicznych, to nie jest stalking. To, że ktoś nam wyśle kilka SMS-ów, próbując się z nami skontaktować, albo w stanie wzburzenia jednego wieczoru wyśle nam 10 SMS-ów, no nieprzyjemnej może treści, ale jednak nie znieważających, no to też nie jest to jeszcze stalking. To musi być zachowanie, które ma odpowiednią intensywność i ono jest rozciągnięte w czasie, trwa przez dłuższy czas. Natomiast jeżeli takie zachowania mają miejsce, to oczywiście tak uważam, że należy to zrobić. Jeżeli windykator długu dzwoni do nas w sposób powtarzalny, intensywnie, szczególnie w jakichś takich porach no niestosownych, czyli w trakcie weekendu, wczesnym porankiem, późnym wieczorem i ten dług próbuje od nas egzekwować, tak, to zachowanie może wyczerpywać znamiona stalkingu. I powiem Państwu w ten sposób, no samo już wszczęcie postępowania przygotowawczego, ono ma też funkcję wychowawczą, bo prawo karne, no jedną z jego funkcji jest przecież też i wychowywanie, kształtowanie prawidłowych postaw, chociaż to jest z mojego punktu widzenia podstawa zupełnie ważna, czyli formowanie tych stosunków społecznych tak jakby, tego kształtu, jakiego my pożądamy. Więc nawet jeżeli to postępowanie miałoby się nie zakończyć skazaniem sprawcy, umorzeniem, ale jednak stanowić takie ostrzeżenie, jeżeli to postępowanie będzie nadzorował mądry prokurator, będzie prowadził mądry funkcjonariusz policji, no i powie temu, tej osobie podejrzanej jeszcze nawet przed podstawieniem zarzutów, proszę pana, jeśli pan się nie ogarnie, tak, no to może to doprowadzić do skazania, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, co pan robi. To już dla nawet tego efektu warto walkę podjąć. Konsekwencje podjętej walki będą różne w zależności od tego, po której stronie jesteśmy, a więc czy jesteśmy pokrzywdzonym, czy jesteśmy domniemanym i ostatecznie ustalonym sprawcą. Jeżeli jesteśmy sprawcą, no to już wspominałem, należy się liczyć z karą pozbawienia wolności do 8 lat. Natomiast jeżeli jesteśmy pokrzywdzonym, proszę Państwa, no, znaczy postępowanie karne to nie jest rodzinna impreza, albo jeszcze lepiej, to nie jest impreza w gronie bliskich znajomych czy bliskich przyjaciół. To nie jest nic przyjemnego. Znaczy w ogóle jakby uczestnictwo w postępowaniu karnym nie jest szczególnie przyjemne. No, wiąże się z tym, że składamy zeznania, wyznajemy różne intymne szczegóły, zwłaszcza przy tego rodzaju przestępstwie, jakim jest stalking, gdzie w tle często będą, nie zawsze, ale często będą przecież uczucia zupełnie gorące. I to wszystko powoduje, że no nie jest to oczywiście najprzyjemniejsze, więc te konsekwencje dla pokrzywdzonego no wiążą się z pewną nieprzyjemnością związaną z koniecznością złożenia zeznań i to zapewne nie raz, bo po pierwsze w momencie, kiedy złożymy zawiadomienie, to będziemy przesłuchiwani w charakterze świadka jako zawiadamiający, następnie będziemy jeszcze raz przesłuchani w postępowaniu przygotowawczym, żeby tam nas dosłuchać, jak czegoś brakuje. Ostatecznie będziemy także przesłuchiwani przez sąd jako świadkowie, będąc pokrzywdzonymi. No i to jest dosyć, bym powiedział, to może być dosyć nieprzyjemne, chociaż rzeczywiście powinno, no bo to też nie jest rolą organów stwarzanie takiej atmosfery no nieprzychylnej przesłuchiwanemu świadkowi, zwłaszcza jeżeli ten świadek jest pokrzywdzonym przestępstwem, to powinniśmy tak przeprowadzić postępowanie, żeby ono nie było dodatkowym udręczeniem dla pokrzywdzonego.
No ale w praktyce to bywa różnie. No i wreszcie, ja chcę jednej jeszcze rzeczy powiedzieć. Dość tak smutno, że jeżeli okaże się, że sprawca zostanie uniewinniony, no to może mu to dodać skrzydło. A więc jeśli już ten akt oskarżenia do sądu trafi, to jest jakby taki apel też do prokuratorów, żeby jednak te stalkingi, albo niech one się kończą na tej funkcji wychowawczej, na tym potrząśnięciu tym domniemanym sprawcą, takim ostrzegawczym, że ogarnij się, albo jeżeli już to idzie do sądu, to niech idzie z takim materiałem, żeby tam było skazanie, bo jeżeli nie będzie skazania, to następnym razem no może dojść do sytuacji, w której pokrzywdzony targnie się na swoje życie, z czym zresztą wiąże się surowsza odpowiedzialność karna dla sprawcy, bo to jest już od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. No ale jakby z pokrzywdzonemu to z tego nic dobrego nie wynika. Więc no może być też i tak, że ten sprawca nie zostanie skazany, a to go może rozzuchwalić. Co nie zmienia faktu, że tak, absolutnie uważam, że należy reagować i liczyć na mądrość organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, bo jednak większość tego wymiaru i tych organów no to są ludzie, którzy pewną taką życiową mądrość i kurs prawniczy posiadają. Proszę Państwa, jeżeli problematyka przestępstwa stalkingu czy uporczywego nękania wydała się Państwu interesująca, mam nadzieję, że tak, to zapraszam Państwa do przeczytania tekstu, który zawiera troszkę szerszą refleksję na ten temat na portalu 7.8.pl.